Hej! Cześć! Hej! Hej, to ja, Maja! A, musimy udawać Maję. Maja sobie poszła. Ale może to i dobrze. Bo dzisiaj Maja przy nagrywaniu gadała takie głupotki, że zamiast nagrywać odcinek 15-20 minut, to nagrywałyśmy ponad pół godziny i jestem trochę tym zmęczona. Ja również. Że teraz liczę na taką mocno spokojną rozmowę z Olą. Ola wygląda na spokojną dziewczynę. Ale taka nie jestem, jestem. To może się uda chociaż porozmawiać te 15 minut na spokojnie i nie trzeba będzie tutaj interweniować i później dużo montować tego nagrania. Kulturki! Dobrze. Nie rozumiem. No dobrze. Olu, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Seria Miejsce Szpiedzy. Książka się nazywa Miasto Świateł. Pierwszy tom. Tak? James Ponti. James Ponti się nazywa autor. Trylogia, na ten moment chyba trylogia, tak? No tak. Miejsce Szpiedzy. Miasto Świateł. A wiecie, na jakie miasto mówi się Miasto Świateł? Na Paryż. No właśnie, na Paryż. To już tak nam wskazuje, w jakim mieście będzie się toczyła główna akcja, prawda? No tak. No dobrze, to opowiadaj o bohaterach. Kim są Miejsce Szpiedzy? Powiem tak. Są bohaterowie. Jest najgłówniejsza bohaterka, ale też reszta głównych bohaterów, którzy też jakby są w każdym rozdziale. No to jakby wszystko się zaczyna od tego, że jest taka dziewczynka, coś nazywa Sara Maria Martinez. I ona jakby włamała się na serwer taki rządowy i zabrała pieniądze swoim przyszłym takim jakby rodzicom zastępczym i dała do banku. Czy jakoś tam tak. Czyli ona była taką hakerką. No właśnie, hakerką, czyli włamywała się na jakieś strony. I ona miała 12 sieci, lat. Do których nie ma takiego łatwego dostępu. I ona nie miała rodziców, tylko miała ciągle rodziny zastępcze, które były dla niej niemiłe. Tak. I ona trafiła do Sądu Najwyższego i tam był taki jej właśnie ktoś, kto tam miał jej pomóc, adwokat. Ale jakby nagle na salę wszedł inny adwokat i on był miły dla niej i wyprosił tamtego drugiego adwokata. I to był matka. Tak, czyli byłby taki ktoś, kto się podszył pod jej adwokata, okazało się, że był takim fałszywym adwokatem. On był szpiegiem. Tak, ale postanowił jej pomóc. I postanowił ją wyciągnąć on z tego. On był szpiegiem i jakby nazywali go matka. Tak, okazało się, że jest szpiegiem. Matką. Prawdziwym szpiegiem matką. No i co się co on z tą Sarą zrobił? No i on załatwił to w tym sądzie tak, żeby ona wyszła z tego sądu. I on ją zabrał do takiej... I on jej opowiedział, że oni mają taką drużynę szpiegów, gdzie są też inne dzieci i oni idą na ważną misję jakby do Paryża. Taką... Tak. A gdzie ta drużyna szpiegów? Gdzie jest ich baza? W Szkocji? Szkocji, tak. W deszczowej Szkocji i to jest taka część też takiej agencji szpiegowskiej brytyjskiej, tak? Tak. MI6. Tak, dokładnie. Czy MI6, jak zwał, tak zwał. My czytaliśmy po polsku MI6, ale można sobie czytać MI6, tak? Czyli właśnie, że brytyjskie takie stowarzyszenie szpiegów, nie wiem jak to nazwać, tajne służby, mówi, tajne służby. A to jest naprawdę? Tak. Każdy kraj ma jakieś tam swoje tajne służby. I są jacyś szpiedzy na pewno. No w każdym razie jest ekipa, drużyna dziecięca też w tej... To ja opowiem te dzieci. Kogo ona zrzesza?
Jak to, co to znaczy? W sensie, kto do niej należy. No, no to zacznę od najstarszego. Że jest Paris i tak właśnie do to z nim się zaczęła ta przygoda. Że... ten... A dlaczego Paris? No bo jakby oni się nazywają tak, z jakich miast pochodzą. A Sara się nazywa Sara? Nie, bo ona potem dostaje imię Brooklyn. Brooklyn? Czyli co to jest Brooklyn? No miasto w Stanach. Tak? Nie, to jest dzielnica Nowego Jorku. No tak. Tak, to jest dzielnica. I potem, no dobra, no i ten Paris, jakby od niego się to zaczęło i on uratował matkę z pożaru. Mhm. Potem w kolejności jest Sydney i ona jest, lubi robić różne wybuchy i ona ma 14 lat i ona mówi do tej Brooklyn, bo ta Brooklyn nie lubi wstawać i ona do niej mówi Brooklinko świeżynko. Brooklinko świeżynko. Potem jest Kat. Ona lubi wybuchy i ona lubi robić takie po prostu żarty, można powiedzieć, ale w takich słusznych sprawach, prawda? Tak. Potem jest Kat i ona jest, to jakby ona zauważa różne takie schematy i tego typu rzeczy. Ona jest ekspertem od szyfrów, tak? Tak. Właśnie zauważa jakieś zależności między cyframi, literami i różnymi rzeczami. A Kat to jest skrót od czego? Katmandu. W Nepalu. To jest taka miejscowość w Nepalu. I ona właśnie stamtąd pochodzi. I potem jest jeszcze Rio i on jest taki od sztuczek magicznych. Tak, on jest iluzjonistą, a Rio, no to wiadomo chyba skąd pochodzi. Tak, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, czyli Brazylia. Tak. On był najpierw trochę zły, bo on był najpierw najmłodszy, ale potem doszła Brooklyn i ona już była najmłodsza. Nie, wydaje mi się, że on dalej został najmłodszy. Nie. Bo sprawdzałam, bo na końcu książki były ich opisy. A, okay. I ona była, oni mieli identycznie tyle samo lat, ale miesiącowo był starszy. Miesiącami. Bo ona była z października, a on był z kwietnia. Super. Tam na końcu książki właśnie są takie krótkie życiorysy tych wszystkich bohaterów i można się dowiedzieć o nich wielu ciekawych rzeczy. Ale myślę, że warto czytać książkę jednak po kolei. Czyli nie warto na początku czytać tych rzeczy. A no to ja zrobiłam coś innego. No, ale myślę, że warto też sobie później poczytać, jak się na przykład coś zapomniało. Była jeszcze jedna tam opiekunka. A, była jeszcze taka... jak ona się nazywała? Nie wiem, ale była też taka, co oni... Bo oni mieszkali w takim budynku, to się nazywała Farma. Farma. Ale to wtedy nie była Farma. Jaka była przykrywka tej ich drużyny? A, że oni się nazywali farmadepci i oni mieli badać pogodę. Mieli być tacy... Tak, na tej farmie, ta farma to było takie miejsce, gdzie badano pogodę. Takie studio meteorologiczne. Logiczne, tak. I normalnie oni też chodzili do szkoły. Do akademii. Tak. I oni byli uczniami, a jednocześnie na tej farmie uczyli się takiego szpiegostwa, tak? I coś było jeszcze ciekawego na tej farmie. O, ten komputer! Tak, że ona normalnie pracowała, ta hakerka Brooklyn, na takich starych laptopach w szkole. I oni tam mieli taki specjalny komputer, bardzo szybki. Taki super komputer. Tak. Taki, który był jednym z najlepszych na świecie, tak? Najsilniejszym, najlepszą mocą obliczeniową. Ważną rzeczą też było to, że jakby najpierw oni mieli taką inną dziewczynę w zespole, co się nazywała Charlotte. Jak łatwo się domyślić, pochodziła z Charlotte. Tak. Z miasta w Stanach Zjednoczonych. Ale matka ją wyrzucił z zespołu, bo kradła pieniądze. I wziął na jej miejsce Brooklyn. A potem ona była taka, no niezbyt miła dla nich, bo potem jakby... Oni brali udział w takim konkursie niby, tak. I ona z nimi rywalizowała. Ten konkurs wiązał się właśnie z ich misją. A ich misją było co? Chronienie takiego ważnego człowieka. Tak, ważnego człowieka, ważnego przedsiębiorcy, który robił bardzo dużo, organizował konkurs i szczyt
klimatyczny, tak? Czyli organizował konkurs dla szkół, w których szkoły mogły wziąć udział i zaprezentować projekt na... Tam akurat chodziło o wywoływanie deszczu, tak? Mhm. Natomiast on był takim działaczem, można powiedzieć, ekologicznym, który wspierał różne badania związane z ekologią, związane właśnie z ratowaniem klimatu. No ale oczywiście, jak to bywa w szpiegowskich książkach, sprawy się trochę pokomplikowały. I nie będziemy oczywiście zdradzać, w jakim kierunku to poszło, ale powiemy Wam, że było dużo, dużo ciekawych przygód, prawda? I nawet chyba jest się ciężko uwierzyć w to, że te dwunastolatki, nastolatki ogólnie, no, aż takie mogły mieć przygody, prawda? No tak. Co tam między innymi robili? No, do podziemi schodzili i pod miastem chodzili w labiryntach. O, to bardzo ciekawe jest, no bo to jest w ogóle bardzo ciekawy element Paryża, o którym warto wspomnieć, że Paryż w bardzo dużej mierze jest położony na katakumbach. Katakumby. Katakumby to są takie podziemne groby. Czyli pod Paryżem jest właśnie bardzo duża sieć tuneli, w których w czasie rewolucji francuskiej przeciwnicy, że tak powiem, się ukrywali, ale też no później bardzo dużo osób, bardzo dużo... Nie mieli już miejsca na chowanie ich. Tak, nie mieli miejsc na chowanie ciał mieszkańców Paryża i właśnie one są w dużej mierze właśnie w katakumbach. Część katakumb jest udostępniona do zwiedzania, można tam wejść. Można zobaczyć, jakby pozwiedzać te katakumby, usłyszeć też historię tam. Natomiast no, większość jest jednak zamknięta, wyłączona z ruchu. No, a tu katakumby pojawiają się też jako jeden z takich bohaterów, tak? I oni, nasza drużyna szpiegów też odkrywa te katakumby. I katakumby. Trochę to straszne, co? Tak. No w ogóle takie były tam takie straszne trochę, jakieś pościgi, włamania, wspinaczki, takie... Bruklinka świeżonka. Tak. I bardzo mocno ta cała ekipa wykorzystywała te swoje umiejętności, prawda? Mhm. Które zdobyli. A mi się jeszcze to podobało, że oni pojechali to popróbować sobie tą misję, prawda? Tak. Gdzie oni byli to wypróbować. W takim jakby, jak się nagrywa filmy. Studio filmowe. Tak, studio filmowe i oni tam mieli się uczyć do scenariusza, jak to wszystko ma wyglądać. Tak. Ale potem, no, jak się pewnie domyślacie, wszystko im nie wyszło, bo nic się nie powiodło. Scenariusz nie do końca był dobrze przygotowany i jednak było dużo wyłomów w tym scenariuszu. Już pierwszego dnia im nie poszło. Tak, już pierwszego dnia się okazało, że no ten scenariusz to nie do końca pasuje do tego, co naprawdę się dzieje. Ale to był też taki dobry test dla Brooklinki, świeżynki, prawda? Brooklinka, świeżynka. No to była jej pierwsza akcja. Pierwsza akcja. Brooklinek, świeżynek. Tak. Czy historia się zakończyła? Nie. Albo nie, czekaj. No, tak jakby tak, teraz będzie nowa. Mhm. No tak, ale po części się zakończyła, a po części nie, prawda? Niektóre drzwi zostały zamknięte, a niektóre zostały otwarte. I cały czas tak mamy taką nadzieję, bo jeszcze nie czytaliśmy kolejnej części, że będzie taką kontynuacja, tak? Bo jeszcze cały czas jest też wątek matki, jego... A w ogóle zapomniałam wspomnieć, że jakby ten matka, on tak jakby wszystkie te dzieci jakby znalazł, szukając swoich dzieci, bo jego żona i on pracowali dla tej dobrej agencji, a potem ta jego żona dołączyła do mafii. Mhm. Takiej jakby, ona dołączyła do mafii i te dzieci nie wiadomo gdzie były i on ich szukał przez cały czas i znajdował te dzieci, tak. Inne. Tak, czyli szukając swoich własnych dzieci znajdował inne zdolne dzieciaki. Które też nie miały rodziny. Które nie miały rodziny, dokładnie, i które miały czasami jakieś problemy z prawem i miały takie zdolności, które jako szpiegom mogły im się przydać.
Albo wybuchały sobie, albo wybuchały komuś głowy. Tak, albo niszczyły jakieś pomniki, no. Albo kombinowały z jakimiś sztuczkami na ulicy i tego typu rzeczy, tak? Były różne przypadki. No i właśnie ta historia jest jeszcze nierozwiązana, tak? Nie wiemy, czy ale mi się wydaje, że w tej następnej części będzie opowiadać Sydney. No zobaczymy. A nie obiecuję, że nie czytałam trochę tego. Aha, ona już trochę przeczytała, zdradziła tą kolejność i nie czekała na nas, na mnie i na Maję, żeby sobie poczytać. Ja się wkręciłam w tą historię. Poczytasz nam dzisiaj? O, może to jest dobry pomysł. Wiecie, ostatnio wieczorami to my raczej oglądamy blogi podróżnicze. Natomiast od tam ostatniego miesiąca. Zresztą chyba właśnie mówiliśmy już Wam o tym, ale dzisiaj może... Brooklynka świeżunka? Może czytanko? Kto wie? Obiecujesz Brooklynkę świeżunkę? Kto wie, może dzisiaj akurat. Może tak się zdarzy. Mama się zobowiązała do Brooklynki świeżunki. Ola, powiedz, co Ci się najbardziej podobało w tej książce? A czy ja wiem? Że ciągle był taki nierozwiązany wątek. I ciągle jakby dochodziły im nowe rzeczy do rozwiązania. I że a tak... domyśliłaś się rozwiązania wcześniej? Zanim się okazało, jak jest naprawdę? No, najpierw trochę się domyśliłam. Z paroma rzeczami. Mhm. Czyli co, ten autor nam tak podsuwa te wskazówki i nam, i bohaterom. Tak co chwilę jakąś. No i można już na pewnym etapie się trochę domyślić, tak? Jak ktoś jest domyślny. I to jest też taki, wiecie, test na bycie szpiegiem. Jak dochodzicie do tych samych wniosków, co bohaterowie, to znaczy, że moglibyście być szpiegami. Tak. I tak, to jest taka ciekawa, dobrze skonstruowana historia, że dostajecie takie pigułki, małe elementy, które trzeba później połączyć. Coś mówi, połączyć kropki. Trzeba połączyć kropki, żeby zrobić wielką pigułkę, którą można zjeść. Tak, i zostaje wtedy ten cały obraz, można przeczytać. Albo zjeść. Rozwiązanie sprawy, tak. Także bardzo... Dziękujemy! Bardzo ciekawa książka. Komu byśmy ją polecili? No, nie wiem, dzieciom od 8 albo nawet 7 do 12 lat. Mhm. Takim nastolatkom nawet też jeszcze tak, bo oni są w wieku nastoletnim. Tak. Ola, chciałabyś być taką hakerką? A czy ja wiem? No właśnie, który bohaterem byś chciała być? Kat chyba. Kat? Albo Rio. Rio? Iluzjonistą? Maja by na pewno chciała być Sydney. Kata patabu! O, Maja, to jest taki łobuziak. Rzucałaby bomby wszędzie i w ogóle. No. Ale ty też byś mi pasowała do Sydney, wiesz? Taki Robin Hood ta Kat trochę, nie? Ta Sydney trochę. No. Tak, też byś mi pasowała do tej Sydney. Ale, no, Kat też była fajna bardzo. Mhm. Taka cicha, co się nie odzywa, ale tu już w głowie wszystko... Ty też wszystkim porozwiązywała wszystkie zagadki. Tak, i później jak się już dzieliła, to wszyscy tak patrzyli i zdziwieni byli. Jak ona to wszystko odkryła, prawda? No. Także tak. Najwięcej... No dużo masz fajnych bohaterów. Aha. Dużo ulubionych. No, więc nastolatkowie też mogą sobie czytać tą książkę. Jak mówię, dorosły też się wkręci, no. Taka dorosły historia... też się wkręci. Historia szpiegowska. Dobrze tutaj skonstruowana. Można trochę emocji poczuć. A teraz już czujemy rosnące emocje, bo za chwilę kończymy ten odcinek. Tak, poza tym mamy ważne sprawy. Ważne sprawy, na przykład lekcje angielskiego. Albo czytanie Brooklynki świeżynki. No, już nie zdążymy przed angielskim poczytać, ale... A ja też mam dzisiaj angielski? Tak. Godzinny? Tak. A Maja półgodzinny? Tak. Okej. Okay. Czyli bez Brooklynki świeżynki. No, dzisiaj jest taki dzień spacerowo-odpoczynkowy, bo wczoraj był dzień pełen emocji. Były urodziny. Maja była na turnieju tanecznym ze swoją formacją. Zdobyła pierwsze miejsce. Wcale nie był jakiś boski ten... Był no dobra.
Oli tam nie było, nie widziała. Ja byłam, widziałam, było super. Także... Może wy też tam byliście? Tak. Może? Kto wie? No dobrze. To chyba czas zakończyć ten odcinek. Pa. I powiedzieć... Pa. Pa, pa. Do usłyszenia. Jeszcze ja mówię pa, Maja! Następnym razem!